Cześć, witajcie, z tej strony Waha, przed Wami kolejny odcinek ze Skyrima. No i tak, pisaliście mi w komentarzach dość ciekawe rzeczy na temat wampiryzmu i tak dalej. Jedna osoba nawet poleciła mi sporo modyfikacji, które ten wampiryzm usprawniają, ale jednak pomyślałem sobie, że wyleczymy się z tego wampiryzmu z racji tego, że no, dołączyliśmy... No tak, z racji tego, że dołączyliśmy sobie do obrońców świtu, więc bycie tym wampirem troszeczkę tutaj do klimatu nie pasuje. Ja sobie zrobiłem, powiedzmy, taką kopię zapasową, w sensie zrobiłem sobie save'a. I gdy będzie, no i po prostu kiedyś będziemy mogli sobie wrócić do tego wampiryzmu i nim się troszeczkę pobawić. A teraz po prostu spróbujemy się z tego wyleczyć. Z tego, co mi pisaliście i z tego, co... Oczywiście ja za te wszelkie komentarze, wszelkie rady bardzo dziękuję. Jeśli macie więcej, to jak najbardziej piszcie. Z tego, no po prostu musimy udać się do Falkret. Tylko gdzie to Falkret jest, bo szczerze mówiąc to nie mam pojęcia. Tutaj jest Markart. Nie wiem, czy teraz w ogóle będą mnie już atakować ludzie. Z tego, co wiem, to tam od któregoś poziomu niestety wszyscy się na nas rzucają. Tutaj mamy Falkret, niestety nie byliśmy tam jeszcze. Tutaj jest ta polana przodków. No możemy się tutaj teleportować. No okej, okay, zobaczymy, co z tego będzie, czy uda nam się wyleczyć, czy nie. No nie, no myślę, że teraz wyleczenie to będzie dobra opcja, no żeby jednak troszeczkę ta gra nabrała klimatu. No niestety jesteśmy coraz bardziej głodni, a to właśnie chyba wpływa na to, czy ludzie nas będą atakować, czy nie. Nie teleportujmy się, tylko zaznaczę to sobie tutaj. No kawałek do przejścia mamy. Żywić można się tylko w czasie, gdy ludzie śpią. No to może być u mnie problem, gdyż jak wiecie, ja zbytnio nie lubię się skradać i nie wychodzi mi to po prostu. No ale dobra, zobaczymy. Może nie będzie tak źle. Jestem w ogóle ciekaw, jak ta nasza postać wygląda teraz. No, oczy wampirze są, nie powiem, że nie. Dobra, załóżmy sobie tą maskę lepiej. No szkoda, że w Skyrimie nie ma czegoś takiego, że jeśli mamy taką właśnie maskę, no to ludzie jednak nie powinni widzieć, że jesteśmy wampirem. No ale cóż. Kiedyś był było coś takiego popularnego... Co to jest? Zaraz dokończę to, co miałem powiedzieć. Kurwa, jeszcze smok. Smok mrozu. No to ładnie sobie rozpoczynamy odcinek. A, mógłbyś tutaj zlecieć, nie chce mi się tutaj z tobą bawić. No, co jest to? Nie mogę użyć mocy, coś? Co tutaj się stało? A teraz wrzuciłem, już zleciał, no ale... No dobra, zabity, ale co to tutaj jest? To jest coś w stylu giganta, ale kurde... Znaczy giganta, ja bym powiedział bardziej, że to jest ent. No, niestety nie mamy miejsca na to, w sumie na nic miejsca nie mamy, więc już sobie odpuścimy. Nie wiem, czy to jest z modyfikacji. Jak wiecie, czy to jest z jakiegoś moda, to możecie mi napisać, bo naprawdę troszeczkę się zdziwiłem, że tutaj coś takiego jest. No, duszę sobie oczywiście złapiemy, o ile mi Mirak jej nie zabierze. No, nie zabrał. I czym ty jesteś? Zapisałem sobie grę. O kurwa. Pradawny patriarcha Wił. O kurwa. Wezmę sobie poziom i szczerze mówiąc... Oj, nie magia, na pewno nie magia. I szczerze mówiąc, ja od niego uciekam. Bo tak sporo mi zabrał. No i może się z nim tu pobawimy. No Serana nie ucieka, Serana z nim walczy. No nie no. Sporo mu zabieram, tylko że on mi też. Taki jest problem.
Dobra, chyba sobie to odpuścimy. Chyba, że jakoś z dystansu go będziemy tutaj lali. Wiecie, co na niego może fajnie podziałać? Ognisty oddech. Mogę sobie spróbować, z tym, że tutaj spróbujemy się podleczyć troszeczkę. On jest wolny, więc to też jest dla nas duży plus. Przyzwiemy sobie Dremorę. Weźmiemy sobie kuszę. Aha, mam jeden bełt. O kurde, ale mu dużo zabrało. Ja chyba bełtów w ogóle nie mam, to jest problem. Nie, no damy sobie radę z nim, spokojnie. Strzały mu dużo zabierają. Ale szczerze mówiąc, pierwszy raz coś takiego widzę. Ciekawe. Jak tu w ogóle mamy... Skupa, niedoświadczony nekromanta, no okej. Okay. Dobra, no cóż, no kierujemy się dalej w stronę Falkret. Spróbujemy się uleczyć z tego wampiryzmu. No, tutaj nam przywołanie wzrosło, spoko. Tutaj mamy wilka, który pewnie zaraz się na nas rzuci, dokładnie. Rozdziczały wilk plagi, no dość ciekawa nazwa. Raczej nie będziemy sobie tutaj odwiedzać żadnych lokacji. Chciałbym załatwić tą sprawę z wampiryzmem na początek. I myślę, że będziemy zajmować się teraz właśnie dodatkiem Downguard. Chciałbym go już, wiecie, zrobić do końca, mieć już z tym spokój. I myślę, że potem po tym dodatku cofniemy się na jakiś czas na Solstheim, czy jakkolwiek to się mówi, jak ja to zawsze mawiam. Cofniemy się tam. Spróbujemy sobie porobić troszeczkę misji, zobaczymy, czy damy sobie radę. No i potem coś dalej będziemy sobie robić. Może główny wątek Skyrima, może coś tam pobocznego, zobaczymy. No dobra, no i teraz zapisujemy grę. Nie mam pojęcia, czy będą mnie atakować. No, obrońcy świtu mnie nie atakowali, no ale jednak to są, powiedzmy, moi znajomi. A tutaj, no nie wiem, nie mam pojęcia. Ludzi tu na razie nie widać. Z tego, co czytałem, to najlepiej udać się do karczmy. Tam porozmawiać sobie z gospodynią i ona nam coś wspomni o tym, jak się wyleczyć z wampiryzmu. Byłoby znacznie cieplej i przyjemniej. No nie, nie atakuje mnie, no to jest dobrze. Tak więc poszukujemy sobie tutaj tej karczmy. Myślę, że ona raczej będzie otwarta przez całą noc, no nie? Tutaj nie wiem, czy to nie będzie. No właśnie. Giń, obroń. Ty, no ale ja jestem wampirem, no. Co on swojego nie poznał? Dobra, nieważne. Tutaj coś jest. Trunek truposza, no to będzie chyba tutaj. Dobra, pogadajmy sobie zaraz z tą gospodynią i zobaczymy, czy w ogóle dobrze trafiłem. To smutny czas. Chyba mam. Co takim lekko człowiek wrócił bezpiecznie. Szkoda pozostałych. Dobra, znasz może najnowsze wieści. Słyszałam o pewnym chłopcu z wichrowego tronu. Dobra, to nie będzie na pewno to, ale o wątek Mrocznego Bractwa również kiedyś sobie zrobimy, gdyż jest on dość ciekawy. Mawiają, że Falion, o, jest. Mortal, zgłębił wiedzę dotyczącą wampirów, draugrów. Dobra. I innych nieumarłych. Co taki mlekożłop jak ty tu porabia? Kurde, myślałem, że... No, chciałbym sobie odklikać. No właśnie. Myślałem, że dostanę jakiś znacznik, gdzie się ten Falion w ogóle znajduje. No zaraz to nie mam pojęcia, gdzie go szukać. Przebiegał tędy pies? Nie. Następnego razu. Dobra. Pies? W takim razie będę pilnował. Tylko żeby nie porozmawiaj było z lodem, o co chodzi? A jest! Dodało nam się. Kurde, ta misja chyba już wcześniej była, nie wiem czemu ona się ten...
Czemu ona mi się pojawiła? Dobra, nieważne, no mamy ją, więc jest spoko. Idziemy sobie do tego Faliona i spróbujemy się z wampiryzmu wyleczyć. Kurde, on gdzieś tam dalej jest. Myślałem, że będzie gdzieś w mieście. Trzeba iść naokoło. Aha, on jest w tej wieży. Jednak nie jest w wieży, tak się tylko ustawił znacznik, okej. Okay. Tutaj zajączek sobie popierdala, że tak powiem. Ktoś mnie bije. Kto zabił tego kurka? A to dziad głupi. Kurde, gdzie ten Falion jest? Aha. Jestem... Dobra, nie... To było głupie, naprawdę. No, gdybym sobie tak szedł, to no, nie wiem, kiedy bym doszedł w końcu do tego Mortal. Kurde... Nie wiem, to chyba mi się pomyliło. Może pisaliście jednak, że to jest Mortal? A, w ogóle to krew mi się w żyłach gotuje, no okej. No może mi pisaliście jednak, że to jest Mortal, nie w Falkret i mi się po prostu coś pomyliło. No dobra, nieważne. Teraz pamiętam. Od niedawna należysz do towarzyszy. Ta, podaję miód. Jak my tam chyba jesteśmy... tym... Heroldem, z tego co pamiętam. Przychodzisz do pracy? Chwytaj topór i przynieś tyle drewna, ile zdołasz. Dobra, jesteś. To na pewno będziesz ty. Przede mną by wysłać oskarżenia o mordowanie dzieci albo pożeranie serc umarłych, to daruj sobie! Ani nic takiego nigdy nie zrobiłem, ani nie zamierzam. No, przecież nie mam takiego zamiaru. Więc co robisz? Uboczu. Oferuję swoje czary, o kurde. Swoje, a chcącym się uczyć, przekazuję swą wiedzę. Poza tym, chciałbym. Może być mały problem. Nie przeszkadzał w moich badaniach. Podobno jesteś ekspertem w sprawach wampiryzmu. Chciałbym to szybko załatwić. Moja wiedza jest ogromna. Badałem rzeczy znajdujące się poza zasięgiem większości ludzi. Podróżowałem po krainach otchłani. Widziałem zjawiska. Spotkałem Dedry i Dwemerów, a także wszystko pomiędzy. No dobra, dobra. Poszukuję lekarstwa. Wymaga pełnego czarnego klejnotu duszy. Ktoś musi zginąć. Gdy już znajdziesz i napełnisz klejnot, wróć do mnie, a ja przeprowadzę obrzęd. Przywrócę życie. No okej. Okay. Czyli potrzebujemy czarnego klejnotu duszy razem z duszą w środku. I wydaje mi się, że my coś takiego mamy. No właśnie, bo jak byliśmy, wiecie, w tym kopcu dusz, to sporo tego nazbieraliśmy. Moje talenty bardzo się tu przydają do... Mam napełnione czarne klejnot duszy. Spotkamy się o świcie przy kręgu przywołań na bagnach. Pozbędziemy się kreatury, w którą cię przeistoczono. No dobra. W porządku. No to lecimy sobie na te bagna. Coraz bardziej obawiam się, że ludzie mnie tutaj zaczną atakować, bo już tam był komunikat, że ten... że tam sprawiam, że coraz groźniejszy jesteś, coś w tym stylu, no nie? Dobra, zapiszmy sobie grę i po prostu poczekajmy sobie troszeczkę. Dobra, teraz będzie jeszcze raczej nieodpowiednia pora. Jest trzecia, o. Kurwa macie. Krabuchotny mnie tutaj straszy. No nie, no zróbmy to, wyleczmy się z tego wampiryzmu, może lepiej. Skończmy z tym dokładnie.
Poczekaj, aż Falion dokończy rytuał. No i co ty tutaj będziesz robił? Wzywam krainy odchłani. Dom tych, którzy nie mogą mienić się naszymi przodkami. Odpowiedzcie na moje wezwanie. Jak ze śmierci rodzi się nowe życie, tak w odchłani początek mają rzeczy, które się już dopełniły. Wzywam tę moc! Przyjmij oferowaną przez nas duszę! Tak jak słońce jest końcem nocy, tak ty zakończ mrok tej duszy. Przywróć życie temu oto stworzeniu. Obrzęd został zakończony. Czyli już nie uleczył, tak? Dość szybko. No dobra, spoko. Tak więc myślę, że w tym momencie zakończymy sobie odcinek, bo raczej już nie ma sensu nic robić. Tak więc dzięki za oglądanie. Oczywiście zapraszam Was do kolejnych filmów. Do usłyszenia, do zobaczenia.